Siemanko wszystkich, witam ponownie z nadwody. Udało mi się wyjechać. Dzisiaj jest 20 kwiecień, święta wielkanocne. Wszystkim życzę miłych i spokojnych. Ja jestem nad wodą, jak widać, godzina krótko przed 9, za 9:15. Lekki północny wschodni wiatr. Zostanę tutaj do poniedziałku, będę znowu próbował swoich sił. Ta sama miejscówka, jak już wiecie, nie poddaję się. Właśnie dotarłem, spędzę tutaj Wielkanoc z karpiami. Żona pozwoliła wyjechać, zdecydowała się, że jedź, zobaczymy, co z tego będzie, bardzo mnie to cieszy. Jestem super szczęśliwy, że mi udało się wyjechać. No i więc tak pokrótku, chciałem się zameldować, że jestem na miejscówce. Dopiero dojechałem, nikogo nie ma, znaczy stoi jedno auto tam, ale gościa nie widzę, może jest na wale z tamtej strony. No cóż mi zostało, no piękna pogoda, do 22-3 stopni ma dzisiaj być. Utrzymuje się taka pogoda już przez 3 ostatnie dni czy 4 dni, więc ciśnienie jest ok. Jest po 1007, po 1010, waha się, to są minimalne skoki tego ciśnienia. Ma zostać tak jeszcze przez 5 dni, więc może uda się złapać pierwszego karpia w tym roku. Byłbym mega super szczęśliwy wam go móc pokazać. Więc nie będę przedłużał. Będę brał się za robotę i rozbijanie obozowiska. Więc później się odezwę. Elo, trzymajcie kciuki. Hej, siemanko. Godzina w pół do 12. Ponto rozłożony. Markery już są w wodzie. Głębokości 3,5-4,5 metra. Zdecydowałem się teraz bliżej brzegu łapać, ponieważ jak spadnie woda, jak będą znowu regulować wodę, zostanie mi pół metra zawsze więcej. Tak można powiedzieć, jak łapię na 4,5 metrach i na 3,5, no to tu zostanie mi 3,300, a tu mi zostanie praktycznie 3,3, a tu mi zostanie 4 metry. Bo nie będę łapał tak jak na ostatnim filmiku, że dalej wypływałem, bo jestem sam. Wypływałem dalej i tam miałem 3 metry, 4 metry, 2,5. I więc teraz pomyślałem, a przysunę się trochę do tej kanty, do brzegu i więc będę obławiał te głębsze koryto praktycznie. Tutaj pokażę wam, tu mam Squid Octopus, co mam praktycznie w wiaderku już przygotowane. Tu mam jeszcze stare kulki z tamtego roku, z Adera mi zostały, ananasowe. Tu mam końcówkę tego Dirty Devil z Radicala. No i tu mam Strawberry Crush z Nesha. To mam wszystko tutaj w środku, w tym wiaderku. Nie pokazywałem wam, jak to robię, no bo to moim zdaniem jest bez sensu. Będę wam pokazywał, jak to wrzucam do wiadra i zalewam. Ostatnio widzieliście, jak mniej więcej to robiłem. Zalałem wszystko CSL-em. Leży to już mniej więcej około 10 minut. Więc zaraz będę wypływał i będę nęcił te miejscówki, więc tak szybciutko chciałem pokazać, że już jestem tak daleko, żeby miejscówki nęcić. Potem mi praktycznie zostanie rozłożyć obozowisko, namiot, ten cały majdan, wenteczki. Będę, raczej nie będę wywoził, bo nie jest daleko, będę z brzegu wyrzucał. Wtedy wam szybko pokażę, jaki zestawik, co do BVA. Raczej się nic nie zmieni, może do jednej dam same kuleczki, a do drugiej dam troszkę zanęty z orzechami tygrysimy i kukurydzą. Zobaczymy, pomyślę jeszcze nad tym. Tak szybciutko chciałem wam powiedzieć, jak co, w jakim momencie się znajduję. No i to by było na tyle. Nie będę się rozgadywał, więc do usłyszenia. Elo! Bombowiec chyba leci.
Witam wszystkich. Czas wywózki. Krótko przed 12. Tak jak wam wcześniej pokazywałem, te wiadereczko poleci na dwa zestawy. Mam nadzieję, że będzie widać tutaj te H-bojki, gdzie są. Ponton praktycznie widzicie, gdzie jest. Tam jest linia brzegowa. Teraz wam zrobię delikatne zbliżenie, żebyście widzieli, gdzie te marki są. Te H-bojki. Widzicie? Jedna na prawej stronie tutaj. O, tak będzie chyba najlepiej. Jedna tu bliżej jest na prawej stronie. Tak, widzicie, z prawej strony jest bliżej brzegu. Tam mam około 4,5 metra. A ta dalsza po lewej stronie, na pewno ją teraz będzie widać. O, tutaj jest na 3,8, 3,5, coś takiego. Więc teraz będę wypływał. Nęcić. No i później zostanie rozłożenie wszystkiego. Więc pozdro, do usłyszenia.
jestem. Gotowe. Mam nadzieję, że było wszystko widać. Więc... do usłyszenia. Siemanko, witam wszystkich ponownie. Już jestem tak daleko, ogarnąłem już wszystko. Namiot stoi, wędki rozłożone, wszystko rozbite. Czas zarzucania. Chciałem wam krótko pokazać mniej więcej, co będę miał na hakach. Godzina za 22. Jestem już mega podpalony, że wreszcie mogę zestawy wrzucić do wody. Wiem, pokrótce wam pokażę, co tutaj mam, żebyście mogli zobaczyć. O, tak, tutaj widzicie dwa zestawy. O, nie. O, właśnie coś tam się wyrzuciło, jakiś spławik. Ale czy to karp? No zobaczymy. Rybka jak na razie się spławia tam, gdzie nęciłem, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ok, nie przedłużając, tutaj mam fluokarbon, krótki przyponik. Tutaj mam 15 citrusa plus 7 dumbbells, obydwa są pop-upy. W PVA mam orzechy tygrysie plus 20 kulki tonące. A na tym zestawie mam takiego miksa. Wszystko jest pokruszone, i kulki, i trochę zanęty, i pelety, i orzechy. A tu mam 20 tonącą i podpiąłem ją orzechem tygrysim. Więc będę teraz wyrzucał zestawy do wody. Wiecie gdzie, bo już wam pokazywałem. Niedaleko, już mówiłem, więc nie będę przedłużał. No i widzimy się. Mam nadzieję, że z rybką. No nie wiem, no, sam jestem ciekawy, co ta zasiadka przyniesie, więc wrzucam zestawy do wody i nie będę przedłużał. Zobaczymy, później się odezwę do was. Dobra, to do usłyszenia. Cześć. Siemanko, witam was ponownie. Jest godzina w pół do ósmej. Właśnie zwinąłem wędki, przygotowałem zestawy na noc. Będę za chwilę wyrzucał. Chciałem się pokrótku odezwać i wam pokazać, co zmieniłem, chociaż dużo nie pozmieniałem, ale zaraz wam pokażę zestawy. Przed chwilą spombowałem, bo nie chciałem już wyjeżdżać pontonem w te miejscówki, żeby tam nic nie płoszyć. No i zdecydowałem się, rzuciłem na każdą miejscówkę, na każdy marker, na tą habojkę rzuciłem po, nie wiem, chyba 6-7 spombów, tak delikatnie, troszkę kuleczek, trochę miksa. I chciałem wam powiedzieć, a że nie wiem, kto ogląda i może nie wszyscy wiedzą, co to jest spomb, tak pokrótku wam pokażę. To jest taka broń na dalekie dystansy, żeby nie wiem, różnie jak się łapie z wyrzutu, no to stosuje się takie coś. To jest taki spomb, taka rakieta inaczej zwana. Tu się ładuje kuleczki do środka. Mówię początkującym, czy ci co oglądają nie wiedzą, co to jest. To jest, ładuje się tutaj kuleczki, pelety, wszystko co chcecie. Zamykają się tutaj tak o. No i potem jak ona spada do wody, to tu jest taki klips, otwiera się i to wszystko w dany punkt, tam gdzie macie zamarkerowane miejscówki, podajecie praktycznie taki podajnik na dalekie wyrzuty, swoją zanętę, przynętę, kulki. I tak jak już mówiłem, tak to funkcjonuje pokrótku. A teraz wam pokażę szybciutko zestawy, nic się w nich nie zmieniło. Jak widać, no i słońce, nie wiem czy widać, ale dobra. Tu jak widać mamy Squid Octopus i Dirty Devil Radical.
podkrajałem z każdej po trochu i do tego tygrysie orzechy w PVA. A tutaj mam też tygrysie orzechy, troszkę dużych kulek, Squid Octopus 20 tonące, no i standardowo pop-up 15 citrus i malutki ananasik też pop-up. No i to poleci teraz do wody. No i za 5 minut będę miał zestawy, czy tam za 10 minut będę miał zestawy w wodzie. No i zostanie mi czekać. Przygotuję sobie jakieś papu, coś zjem, przebiorę się, żeby mi było cieplej, chociaż ciepło jest, fajnie, 20 chyba stopni jest nadal. No i zobaczymy, no, jak na razie nic się nie działo. Woda podchodzi do góry. No i to by było na tyle, no. Odezwę się, jak coś będzie, jak coś się będzie dziać. No i zdam wam relację, więc żegnam się na jakiś krótki czas. Do usłyszenia. Elo. Siema z rana. Niedziela. 21 kwiecień. Właśnie wstałem. Nocka przebiegła spokojnie, przez pana. Siedziałem gdzieś do pierwszej. Potem usnąłem. Teraz jest krótko po szóstej. No cóż, no. Nic się nie wydarzyło. Zaraz wam pokażę, jak woda spadła. Bateria mi się też już kończy. Muszę nową dać. Patrzcie tam, jak widzicie. O. Jak fajnie sobie ponton zaparkował. No nic, no, nie poddaję się. Zaciskam pięści i walczę dalej. Szybka kawka. Zaraz skakuję na ponton. Będę coś myślał. Może gdzieś przybliżę się jeszcze trochę do brzegu z jedną wędką. Bardziej pod tą kantę, gdzie tutaj te skały są, tutaj jak widać. Bo wczoraj widziałem karpikę, tutaj sobie pływał. I zobaczymy. Coś pomyślę, jakąś... Coś pomyślę nad czymś innym, żeby coś tutaj porobić. Żeby w końcu może jakieś jedno branko zrobić. No zobaczymy. Dobra, nie będę przedłużał. Z rana krótki raport, co i jak. Więc biorę się do roboty. Kawka. I zaraz coś będę myślał. Więc do późna. Hej mordeczki, witam was wszystkich ponownie. Niedziela, godzina, punkt 12. A jak na razie nic się nie dzieje. Rano, jak wiecie, poprzewoziłem zestawy. Trochę bliżej jeszcze brzegu, tak jak mówiłem. No cóż, siedzę tak i myślę, że posiedzę jeszcze z 2-3-4 godzinki. Może dłużej. I będę chyba dzisiaj zwijał, będę się ewakuował do domu. Tak wpadłem na pomysł, że zrobię chyba rodzince niespodziankę i przyjadę do domu, więc będziemy mogli jeszcze spędzić święta razem i jutrzejszy dzień. Podzielę to pół na pół, bo z karpiami też Wielkanoc spędziłem, można powiedzieć. I drugą część z rodzinką, więc na pewno się ucieszą. Będę powoli się pakował. Znaczy te graty, tych co nie będę potrzebował już, tak jak namiot i tak dalej, pozwijam. No i więc zobaczymy, posiedzę później jeszcze trochę. Trochę i no, będę się z wami żegnał. Na końcu chciałbym wam jeszcze raz serdecznie życzyć miłych świąt wielkanocnych, pogodnych, zdrowych. No, jak już się więcej nic nie wydarzy, to nie będę się odzywał, więc żegnam się tutaj z wami i teraz. A jakby coś jeszcze szczeliło, to dam znać. O 12:00 czas do kościoła. No nic, no nie będę przedłużał, to by było na tyle.
Jak się podobało, to łapka do góry, jak macie ochotę. Więc mam nadzieję, że szybko zobaczymy się znowuż nad wodą. Raczej w planie będzie znowuż ta sama miejscówka. No trzeba się rozpoznać, trzeba walczyć tutaj. Nie jest za wesoło jak na razie. Pogoda dopisuje, ale no to jest kwiecień, no. Ta woda nie jest jeszcze na rzece wystarczająca ciepła. No i... No a jak nie tu, no to może gdzieś indziej uderzę też na rzekę, tylko może w jakąś inną miejscówkę. Tam może gdzieś w jakąś inną zatokę, tylko że bym musiał pojechać na inny odcinek rzeki, może na jedynkę, albo na dwójkę, albo na trójkę skoczę. Tam też taki wpływ jest jeden, tam może ta woda się szybciej będzie nacieplać, więc zobaczymy, usłyszymy się na pewno niedługo nad wodą. No i no będę się z wami żegnał, więc pozdro dla wszystkich i życzę fajnych odjazdów na waszych zasiadkach, więc elo, cześć!